Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Forest. Słuchajcie, w poprzednim odcinku przygotowałem sobie transport kłód tutaj do mojego obozu. Przygotowałem sobie transport kłód, no i w sumie przed odcinkiem się przygotowywałem. Testowałem to wszystko. I proszę bardzo. To już mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Tutaj to prawda trochę ubyło tego drewna w poprzednim odcinku, żeby wybudować altankę. No ale mam jeszcze tutaj trochę drewna i to powinno wystarczyć, żeby wybudować wieżę. Tutaj wybudowałem jeszcze schodki. Roleczkę już wam pokażę, jak to działa. Mogę sobie wrócić do bazy, obozu po drewno. Już wam tu pokażę. Prawdopodobnie tutaj gdzieś kanibale będą chodzić. No, dokładnie, już są. Oni są tutaj zawsze, nie? Nienawidzę tego miejsca. Dobra, spadamy stąd, żeby mi tutaj nic nie niszczyli. Chociaż prawdopodobnie i tak będą coś niszczyć, ale to sobie ponaprawiam kiedy indziej. Dobra, słuchajcie. Wychodzimy sobie do roboty. No właśnie, tutaj jeszcze w altance nie wybudowałem tych słupków takich. Kilka kłód generalnie wypadło mi gdzieś we świat. Nie mogłem ich znaleźć. Jak transportowałem tamte kłody, ogólnie przetransportowałem chyba około 100 kłód, ale tylko z 5 straciłem, także nie było tragedii. Nie było tragedii, prawdopodobnie gdzieś do morza poleciały, albo gdzieś tam do bazy nawet, ja tam nie szukałem, bo mi się nie chciało. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie od razu do roboty, wybudujmy sobie tą naszą piękną wieżę. Dobra, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. W boczku będę miał wejście. Jest dość równo. Nie no, moim zdaniem jest super. Tu sobie będę wchodził tędy. Tu już dalej nie wiem, jak się będzie wchodziło, ale... ale obczajmy to... jak to już wybuduje, słuchajcie. Okej, okay, bo jest wieża, jest ten. Glidera wybuduje na górze, nie? Czy na dole? Jak to jest z tym gliderem? Jak to wnieść na górę? Bo ja nie wiem. To mogę na plecy założyć i po prostu wyjść na górę? Dowiemy się tego, jak wybudujemy sobie to. I generalnie wybudowałem te wszystkie magazynki w odstępie od muru. Prawda, tutaj mam trochę mniejszy odstęp. I to może być problematyczne troszkę. Ale wydaje mi się, że taki odstęp jest wystarczający, ale nie jestem pewny. Bo jest taka sprawa, że kanibale i kamiennego muru nie niszczą, nie? Ale mogą ci podejść blisko muru i zniszczyć to, co jest po drugiej stronie. Na przykład tam w obozie mam te suszarki do jedzenia blisko muru. No i któregoś dnia przyszły kanibale i przez mur uderzały w mur i zeżarły mi całe jedzenie z tego. A, i generalnie mogły się trochę kolory zmienić. Ej! No je. Tu jeszcze ich przyłapałem kiedyś, jak mi altankę rozwalali, nie? Chamy. Więc tutaj naprawdę trzeba ich pilnować. Ten stoi w miejscu, to leży już. Aj, jakbym go trafił tak w biegu, to no, to by było dobre. Teraz jest problem, bo dwóch kanibali uciekło. A co za tym idzie, poskarżą się kolegom. I przyjdą z kumplami, nie? Także mogę się spodziewać tego, że tutaj zaraz ktoś przyjdzie jeszcze. Najgorsze jest to, że nie będę mógł się przespać. Będę musiał budować w nocy. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć. Właśnie kolorki mi się zmieniły. W końcu odkryłem, jak ustawić to... jak to zmienić, żeby było jaśniej, cholera jasna. Bo przecież nic nie było widać. Nic nie było w nocy widać, ani w jaskiniach nic nie było widać. Więc stwierdziłem, no czas najwyższy coś tam poszukać. No i... Szperałem i w końcu znalazłem. Nie wiem, dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem, jak chodziłem po jaskiniach. Bardzo tego potrzebowałem i nie mogłem tego znaleźć, nie wiem dlaczego.
A się okazało, że tam jedna opcja była tylko z boczku do zmienienia i można było popatrzeć. Już mam noc i normalnie bym miał tutaj ciemno, tak że nie widziałbym kompletnie nic przed siebie. Tylko przy ognisku bym coś zauważył. A teraz widzę elegancko wszystko, nie? Że to jest spoko. Mogę sobie budować w nocy, zbierać kamienie, bo wszystko widzę. Także jest okej, naprawdę. Wrócił jeden z kanibali, ale jeden uciekł mimo to. Więc prawdopodobnie poskarży się kolegom. Dobrze. Najwyżej będziemy walczyć, no. Będę się musiał jeszcze przejść do tej jaskini, gdzie łuk znalazłem. Tam, do tej jaskini, gdzie jest przejście do dziury. Do tej głównej jaskini. To jest chyba fabularna jaskinia, tak mi się wydaje, bo tam się ciśnie do przodu z fabułą. Więc powiedzmy, że nazwiemy to tą fabularną jaskinią, bo inne jaskinie to są tylko takie jaskinie, w których coś się znajduje, nie? A tam rzeczywiście jest przejście i tam można puszować fabułę. No ale nieważne, słuchajcie, to jest... muszę się przejść do tej jaskini, bo w tamtej jaskini jest dużo klotów. Mamy 160 dzień, zdrowie psychiczne 90, ale to prawdopodobnie dlatego, że dużo, sporo działałem w nocy i walczyłem z kalami. I mam też zakażenie, więc muszę sobie... Gdzieś aloes. Dobrze. Aloes, jakby ktoś chciał znaleźć, bo też sporo czasu straciłem na szukanie aloesu. O, popatrzcie się, pojawiły się zwłoki tam. Mi się wydawało. Aloes gdzieś tutaj znalazłem, właśnie w tych okolicach między... A, pojawiły się zwłoki. Między śniegiem, a właśnie tym miejscem. Gdzieś tam znalazłem trochę aloesu. Oczywiście, kurde, padło na to, że przyszedłem tam w nocy i kompletnie nic nie widziałem i jeszcze mutanty się kręciły dookoła, więc dałem się po krzakach. Zgarnąłem tyle aloesu, ile udało mi się unieść. I uciekłem stamtąd najszybciej, jak tylko mogłem. Ale gdzieś tam powinien być aloesik. Być może jak pójdę, bo wydaje mi się, że pójdę sobie dzisiaj jeszcze do tej jaskini z tymi klotami, żeby to sobie zebrać, bo zużyłem wszystkie kloty, dosłownie wszystkie kloty. Mam 35 klotów, to jest tyle, co mi się udało pozbierać tam w wiosce kanibali, jak przechodziłem i tak dalej. Generalnie 100 klotów poszło na tą jedną tyrolkę tutaj, co miałem. Właśnie, kurde, się zastanawiam, coś słyszę. Ja słyszałem coś tutaj. Tak patrzę, kurde, i tam idzie gnojek. I gdybym miał inne kolory ustawione, to bym jej nie zauważył w ogóle w nocy. Ale ja sobie ją zabiję szybciutko tutaj, bo pancerzyk sobie z niej wezmę. O kurde, nie trafiłem. Zatrzymaj się. Halo, tu jestem. O ja pierdzielę. I ostatni strzał. Kilku strzał straciłem, kilka strzał. A i ogólnie w poprzednim odcinku nie miałem w ogóle amunicji i szukałem tego obozu ze strzałami, bo ja sobie w tym obozie ze strzałami zostawiłem flagę, nie? I jakoś tak, kurde, zmieniałem kolory tej flagi, że wyłączyłem sobie tą flagę, bo można wyłączyć flagę. Oczywiście o tym nie wiedziałem wcześniej, że można flagę wyłączyć, ale jednak się okazało, że można flagę wyłączyć i sobie wyłączyłem tą flagę. Ale znalazłem ten obozik, więc już go mam zaznaczonego, pokażę wam gdzie. Dobra. Tutaj jest jaskinia z klotami, o której mówiłem, do której sobie pójdziemy później. A tu jest, na tej fladze jest ten obozik. Do tego oboziku łatwo dostać z tego jeziora z kaczkami, tak mi się wydaje. Tak jak mówię, kanibale poskarżyły się w bazie. Niestety ten kanibal, co dobiegł do bazy i poskarżył się na mnie, nie przeżył. Bo go zabili, leżał martwy. Tak mi się wydaje, że to był ten sam. No i przyszedł pająk. Pająk mnie atakuje tak bardzo, aż
Tak ciężko, żeby było ciężko uniknąć tego, nie? Najcięższym jest ten koleś, co wygląda jak pan Bulba z Toy Story. Ten koleś jest chyba najtrudniejszy, bo on bardzo szybko biega, zmienia kierunki biegu. Tupta głośno, co jest stresujące. No i tak to jest właśnie. On jest chyba najcięższy do uniknięcia w ogóle ciosów. Ale ogólnie z tego ulepszonego łuku, no to tak jak mówię, w pająka 5 strzał wystarczy, żeby go zabić. Chociaż ja celowałem w głowę specjalnie, nie wiem czy to ma znaczenie akurat przy mutantach. A czemu mi tu pokazuje 317, a tam na dole mi pokazywało 300 wcześniej? Tu nadal mi pokazuje kłody 48, a potrzebuje więcej. O kurde, to jeszcze więcej kłód mi brakuje. Ale dziwnie to właśnie pokazuje, bo na dole mi pokazywało 300, a tu mi pokazuje 317 jak najadę. O ja pierdziu. Będziemy musieli, nie wiem, dynamit w rękę wziąć i wysadzić kilka drzew tam na dole na szybko. Ciekawy jestem, co się stanie jak uzupełnię te 24 kłody, co w pewnym dolnym rogu mam napisane. A wieża nadal nie będzie wybudowana. Ciekawy jestem, co się stanie. Dobra, słuchajcie. Idę zbierać kłody. Ciekawe, czy tu łażą teraz, jak mnie tam na górze zauważyli. Za każdym razem, jak tutaj zbierałem kłody, to zawsze tutaj kanibale się kręcili. O kurde, spadłem. Dobra, słuchajcie, coś wam chciałem jeszcze pokazać tutaj. A mianowicie, to muszę naprawić. Nie, to nie jest zepsute. Czemu tu jest taka szpara? Dobra, generalnie co wam chciałem pokazać, tutaj wybudowałem sobie ten daszek tutaj specjalnie, żeby te kości tutaj, te czaszki wieszać i tak dalej. Ewentualnie liny, jak trzeba będzie. Ale zauważyłem, że kanibale jak tutaj walą coś, walą mi tu po murze, po tym. Miałem taką sytuację dwa razy. Że tu brama była zamknięta, on się tu walił. I nagle przeskoczył przez murek. Magią jakąś. Magiczny kanibal. W ogóle szedłem po strzały, poza odcinkiem to było. Szedłem po strzały i wracałem tędy. Tędy wróciłem. I tak wchodzę tutaj, przechodzę koło tego. Koło obozu i słyszę, kurde, że kanibal coś napieprza, nie? Otwieram tu drzwi, a kanibal tu stał i bił mi moją windę. A mnie nie było wtedy w bazie nawet. Tak się zastanawiam, czy oni w ogóle mogą mi tutaj coś zniszczyć, jak mnie nie ma, czy jak, czy... No generalnie trochę bardziej trzeba zacząć to pilnować wszystko tutaj. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić takiego muru. Siup. Takiego łuczku, aż tutaj sobie wyjechać, tak o. Tu jak już mi zeskoczą, no to niech się zeskoczą, no to tam rybka, nie? Ale najważniejsze, żeby tak takimi obfitymi ilościami nie przechodzili tutaj, nie? Dobra, bo ja znowu, kurde, gadam i gadam. Póki kanibali nie ma, to ja powinienem zbierać, kurde. Jadę sobie tym. Sprawdzę jeszcze czasu. To trzeba na glidera. Na glidera trzeba dużo patyków, które kości, dwie ręce, ja mam dwie nogi. Era. 8 lin. To 8 lin to nie będzie problem. Przejdę się do wioski, zbiorę 4. Później tam jest jeszcze jeden domek obok wioski, w którym są 3 liny. Dobra, jakoś to będzie. Znaczy ja już tutaj praktycznie z wioski muszę ścinać drzewa, nie? Praktycznie z wioski już ścinam drzewa. To nie jest zbyt fajne. Nie wiem dlaczego, oni bardzo nie lubią tych słupków tutaj. Dobra, teraz kurde na spokojnie muszę przeliczyć to, ile drewna mam. I chyba będę transportował pojedynczo wózki. Jak transportowałem podwójnie, no to właśnie kłody mi jakieś uciekały. Tam jeszcze tych słupków nie mam i tam za bardzo się to nie mieści. Jakbym chciał, żeby się to mieściło. Więc w sumie
będziemy sobie transportować pojedynczo wózki. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł, bo przynajmniej nie stracę nic. Jakbym miał pewność, że tam będę miał w nadmiarze powiedzmy 8 kłód, czy tam 7 kłód, mógłbym przetransportować po dwa wózki, ale to chyba nie ma sensu, słuchajcie. Mam te rolki w dwie strony, także nawet się nie zmęczę przy tym transporcie, więc w sumie będę się transportował pojedynczo. Troszkę dłużej to potrwa na pewno, ale przynajmniej nie stracę nic, nie? Jak widzieliście, spaliłem do wody, zabiłem wszystkich trzech kanibali, którzy się pojawili. Cisza, nie ma nic. Nie wiedzą o mnie nawet, że tu jestem. Zwiadowcy nie dotarli z powrotem do bazy. Coś w tym jest, słuchajcie. Dlatego zawsze uważajcie, jak walczycie z kanibalami. Albo w ogóle z nimi nie walczcie i zostawcie ich, poczekajcie, aż uciekną. Chyba, że was będą atakować, no to wtedy albo wy ucieknijcie. No albo już nie macie wyboru i musicie walczyć. Tylko upewnijcie się zawsze, że wykończyliście ich wszystkich, nie? No to w ogóle, patrzcie na jakim patencie ja to wybudowałem. Działa, kurde. Działa to idealnie, bym powiedział. No i dziwne. Tu mi brakuje 18 kłód, a według tego na dole brakuje mi jednej kłody. I teraz przetransportuję sobie jeszcze trochę tych kłód i zaraz zobaczymy w ogóle jak to... Co z tego będzie? Czy to się naprawi i wyświetli mi, jak wrzucę jedną kłodę, wyświetli mi, że 17 jeszcze potrzebuję? Czy wieża się wybuduje? Czy zniknie to i tak będę musiał dorzucić kłody? Dobra, wrzucam jedną. Nie mogę. I kłody zniknęły, a kłody jeszcze potrzebuję. Tak to jest. Mamy wieżę. Sprawdźmy, czy w ogóle mogę tutaj wyjść i jak się tu wychodzi. No elegancko na razie. Całkiem fajnie jest zrobiona ta wieża. Tu po co te kijki? Taki podejścik. Ej, tu już ptaszor se siedzi, nie? Pieprzaj, dziadu. Nie boisz się, co? Ej. Dobra, i teraz co? Glidera mam tu wybudować, czy na dole mam go budować? Dobra, muszę znaleźć liny i dobrze się złożyło, że akurat jedną miałem przy sobie, bo 7 mam w wiosce kanibali. Jedną głowę i dwie ręce, no to będę musiał upolować jakiegoś kanibala. Ja mam 6 kłód. Więc sprawdzę sobie, czy mogę wybudować te słupki tutaj, żeby to zasłonić. Ach, kurde, no to sobie wybudowałem, nie? Ajajaj. Proszę bardzo, ile ich przyszło. Akurat ręce i nogi potrzebuję. Chodźcie tu. Jak ja nie trafiłem. Co? Gnoje niech się spalą. Ja nie wiem, czy tego jeszcze murem nie zabuduję tutaj, żeby oni mi tego nie niszczyli, cholera. Bym musiał tylko taki murek dookoła wybudować tego. I o! Dobra, ja bym to najchętniej to ja bym to całe zabudował wszystko razem z tą altaną i też i... No nie wiem, czy to jest w ogóle sens, żeby to zabudowywać. Dobra, słuchajcie. Idę po liny. Idę po liny i te patyki po drodze sobie zbiorę też. Tu bym jeszcze tyrolkę chciał. Z tej wieży tam. Ale z drugiej strony mam tą zjeżdżalnię, to niby to jakoś tam... Jakoś to niby działa, ale kurde, już kilka razy wypadłem ze zjeżdżalni. I trochę się cykam. Aczkolwiek jak jestem na skorupce, nawet jak wypadłem, to nie straciłem w ogóle HP, tylko tam zjechałem po górce. Także w sumie... Ej, coś tu jest zepsute. Zjeżdżalnia jest zepsuta. Może dlatego tak podskakiwałem. Dobra, sprawdźmy to teraz.
Dobrze, że tutaj wskoczyłem. O, ale to jest właśnie to, o czym mówię, właśnie. Ta zjeżdżalnia jest dość niebezpieczna. Dobra. Możemy wybudować glidera. Fajnie wygląda ta głowa na czubku. Dobra, pięknie. I jak to się teraz używa? Ja zakładam. Mam to, tylko że jak tego używać? Kurde, mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, chyba nie mogę przytrzymywać... Ojej, ciemno się zrobiło. Chyba nie mogę przytrzymywać strzałki do przodu. W sensie full nie mogę przytrzymywać. Tylko po prostu muszę zacząć szybować. No. Zrobimy salto. Czy z tej wieży też fajnie, skutecznie mógłbym. Chociaż ta wieża jest dość wysoka, więc prawdopodobnie z tej wieżyczki, co tutaj mam wbudowaną, to też sobie fajnie dam radę poskakać. Ciekawe, czy tam bym doleciał, nie? Ciekawe, czy mógłbym do góry polecieć. Nie, cały czas opadam pomału. Dobra, słuchajcie, wieżę wybudowaliśmy. Wieżę wybudowaliśmy. Mamy glidera. Stestowaliśmy sobie to. Fajnie, elegancko mogę sobie tym latać. Nie wiem, czy cały czas mogę to nosić, czy nie. W każdym razie ja sobie to tutaj upuszczę. No i co? No, ja wam dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. A mam jeszcze sporo planów tutaj w The Forest'cie, więc na pewno coś się będzie działo. Jeśli macie propozycje jakieś dla mnie, co wybudować, co nie wybudować, co mógłbym zrobić, gdzie mógłbym pójść, co mógłbym zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także komentujcie jak chcecie, a ja się z wami wszystkimi żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!